Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie u mnie na kanale w kolejnym odcinku z serii Czerwony Dywan. Właśnie zauważyłam, że tutaj jakieś kwiatki przebijają przez ścianę, nieważne. Mamy poranek w Evergreen Harbor, jest 8:02, a nasza piękna, znudzona życiem Bella zaczyna przesłuchanie za godzinę, także ja ją już obudzę. Gdzieś nam w ogóle Kiara się tutaj wypuściła na miasto. I tak, co ja bym chciała zrobić? My w ogóle mamy tak. Mamy następne przesłuchanie klinicznie, farmaceutycznie, ponieważ w poprzednim przesłuchaniu Bella poniosła porażkę. Odniosła porażkę. Nie wiem czemu, ponieważ te umiejętności, które tutaj są zalecane, to ona miała już troszkę wybite. Ja jej tutaj podbiłam i komediowe, bo ona teraz ma wymaganie drugiego poziomu umiejętności komediowych, a ma na czwórce. Charyzmę ma na trójce, to ma na dwójce te aktorskie umiejętności. Także nie jest tak totalnie z nią źle. No mam nadzieję, że się uda dzisiaj z tym przesłuchaniem. Żeby się nie spóźnić. Ona jest wykąpana. Ja bym tylko chciała, żeby ona sobie zjadła przede wszystkim coś na szybko. W ogóle tutaj już kurz nam się zalęgnął. Zjedz może coś takiego... Gdzie tu jest coś na szybko? Zjedz. Nie ma czegoś takiego, czy jestem znowu ślepa. Zjedz śniadanie można. Można sałatkę owocową, ale zaraz. Nie ma czegoś takiego? Zjedz coś na szybko? Ej. Dobra, nieważne. Zjedz śniadanie, sałatkę owocową. Zjedz sobie ją tak, proszę cię, bardzo, bardzo szybciutko. Mam wrażenie, że tutaj się komputer wymienił, albo już nie pamiętam, bo chyba był bardziej taki nowoczesny. Nie wiem, czemu ja tutaj dałam taki... Nie wiem. Dałam tutaj w ogóle zdjęcia. Słabo tutaj widać, bo jest ciemno, ale jest tutaj zdjęcie Belli, jej autoportret, selfiaczek tak zwany, a tutaj jest jej zdjęcie z Kiarą. Tylko ty tak wiesz. No szybko, Boże, ja muszę wyłączyć ten system kurzu, wiecie, bo już mnie to... Niby to jest fajna opcja, ale te króliki są denerwujące. No come on, dziewczyno. Chciałam... No dobra. Coś czuję, że to... Zjesz tylko i pójdziesz na przesłuchanie. Błagam cię szybko. No mieszaj to. No już proszę cię. No cudownie po prostu. Ja myślę, że zdążysz. Myślę, że masz 5 sekund dosłownie. Dobra, fajnie. Dobra, wiesz co? No chyba nie zdążyłaś. No dobra, nieważne. Trzymamy kciuki za Bellę. Mam nadzieję, że się uda. Zaraz do Was wrócę, jak ona wróci do domu. Jest! Przesłuchanie zakończone sukcesem. Złe wieści są takie, że nie masz co czekać na telefon. Na szczęście mamy też dobre wieści. Wiesz, dlaczego nikt nie dzwoni? Bo już dostałaś rolę. Nie zawiedź zaufania, które Ci okazano i pokaż wszystkim, na co Cię stać. A Ty już sobie zjadłaś tam na miejscu. Ale fantastycznie, Bella. Jestem z Ciebie naprawdę dumna. I co teraz? Co teraz, słuchajcie? Co teraz? Aha, czyli mamy w czwartek, czyli mamy jutro o 12:00. Zaproś reżysera i członków obsady. Nie. Na razie nie chcę tego robić, bo jeszcze dopiero co jesteśmy... w sensie, że do domu? Chyba tak. Ale musimy tutaj rozwijać umiejętności komediowe i odgrywanie... Rozbawienia niezaczęte. No dobra, coś wykombinujemy. Kochana, chciałabym, żebyś tutaj zapukała do swojego sąsiada, bo on tutaj dość często do nas wpada i nas zaprasza na wspólne bieganie, na wspólne ćwiczenia. To jest też taki przyjaciel Belli, taki kolega, po prostu sąsiad, nikt o jakichś romantycznych relacjach. O, akurat tutaj wyszedł. Jest gorąca pogoda, także on też się tutaj, widzę, przebrał w swoje ciuchy. Bardzo fajny sim, bardzo go lubię. Popraw humor. Możesz tutaj z nim pogadać. Narzekaj na nudę. Oni tutaj mają trochę różowy pasek, bo jak jeszcze miałam takiego moda z tym iPhone'em simowym, to tam była taka właśnie aplikacja do... takiej aplikacji randkowej. Coś innego niż SimDa,
Ale coś takiego podobnego, no i ona tam do niego zagadała, do Zaka i troszeczkę im tutaj flirt poszedł, ale nie jakoś tak bardzo. O, wróciłaś, kochana, no dzięki, to nie jest hotel, kocie jeden. Ożywiona rozmowa, Kiara, widzę, że ty tutaj się panoszysz, ty jesteś indywidualistką, więc widzę, że tutaj jest totalna samowalka. Wiecie co, ja wyłączę ten kurz, bo mnie to naprawdę... Myślałam, że to będzie fajne, ale nie jest to fajne. Wyłączam to. W cholerę, nie będzie tego. Zniknęło. Super, bardzo się cieszę. Dobra, Kiara, możesz sobie zjeść. Skorzystać z kuwety i możesz się tutaj pobawić. O, bardzo się teraz przyjaźnią. Bardzo mnie to cieszy. Jest czarującym simem. No, owszem, jest bardzo fajnym simem. Myślę, że Zak będzie wiernym twoim widzem, Bello. Chciałaś tutaj dać klucz do mieszkania, więc możesz mu jak najbardziej dać klucz do swojego mieszkania. Możesz mu... A możesz poćwiczyć z nim umiejętności aktorskie. Opowiedz dowcip. Możemy się w ogóle też wybrać do... A możesz to. O, zdrowotnych właściwościach herbaty. Bo ty lubisz taki zdrowy styl życia. Zak ma bardzo fajne mieszkanie. Ja je tutaj z galerii wrzuciłam. Coś tam zmieniłam, ale nie jakieś takie drastyczne zmiany. Natomiast coś tutaj widzę, że się kwiatek tutaj troszeczkę baguje. Dobra, ja myślę, że dzisiaj możemy się wybrać do... O, będą ćwiczyć rolę, tak? Fajnie, miło, że nam pomagasz, Zak. Dzięki. Myślę, że możemy się do Del Sol Valley wybrać, ponieważ chciałam wam pokazać, jak fantastyczne. Pobrałam tam teatr. On jest jako... On jest jako elegancki klub, ale ja tam... Usunęłam, tam były takie drzwi, że tylko gwiazdy mogły wejść, ale to jest bez sensu, bo ja chciałam z niego korzystać jako z takiego teatru. Więc pokażę wam go bardzo chętnie później trochę. Na razie się tutaj poogarniamy w domu. Bella tutaj z piersiami na wierzchu, ale Zak nie jest jakoś tak specjalnie zainteresowany, mam wrażenie. Za to też powiem wam, bo akurat tak przed samym nagrywaniem odwiedził nas w nocy. Cudne. O Boże, święty Bella. Aż normalnie... Nie, muszę ci zrobić zdjęcie, bo wyglądasz... O mój Boże. Wyglądasz fantastycznie, naprawdę pięknie. Pięknie wyglądasz. Odwiedził nas w nocy, słuchajcie, pewien osobnik, który odwiedza każdego sima, który się wprowadzi do nowego mieszkania, czyli Władzio Straut, wampir, tak. I sama nie wiem, coś mnie tak podkusiło, że a może by tak go jakoś fajnie przerobić i może Bella, wiecie, by jej wpadł w oko trochę, blady Władzio. I ja go przerobiłam w kasie. Myślę, że jak nadejdzie wieczór, to to go zaprosimy. Na razie wam go nie pokażę, my go mamy w znajomych, ale naprawdę przerobiłam go tak, że wygląda fajnie, że myślę, że niejedna mogłaby się zainteresować. O, dzień dobry, cześć. Czekajcie, co ty miałaś rozwijać? Umiejętności komediowe, tak? Odgrywanie rozbawienia. Aha, możesz tutaj jeszcze sobie pożartować trochę z nim, bo to też tutaj wpływa na te umiejętności żartowania, także no dobra, to jeszcze raz o modzie. I możecie sobie zamówić coś fajnego do jedzenia może? Bo ty, Bella, tak za bardzo nie gotujesz. Zamów dowóz. Jedzonko. Możesz zamówić na przykład dwie miski poke. O, to sobie zjecie.
O, to jest fajne. Ćwicz odgrywanie rozbawienia. Tylko jakie mam to zrobić, słuchajcie? Jakie mam to zrobić? Rób zabawne miny. Także może się wybierzemy wieczorem się. Możemy wybrać do tego właśnie teatru w Del Sol Valley. I zaprosimy też wtedy do spędzenia czasu naszego wampira. No dobra, gdzie jest jedzonko nasze? Powiedzcie, powiedzcie, gdzie jest jedzonko? O, już idzie pan z różowymi włosami, także zaraz sobie tutaj zjemy. Pan ma różowe włosy, rudą brodę, czy różową? Nie, różową, różową, tylko inny odcień. O, wyrzucasz nam śmieci za okno, uroczo, naprawdę. Ale jak mu pasują w ogóle włosy do tych flamingów na koszuli? No, czad, naprawdę. Zak, naprawdę nie musiałeś nam wyrzucać śmieci. Gdzie ty idziesz? Przez ścianę przechodzisz. Co ty? Dobra, daj mu napiwek, bo pan tutaj przyszedł w upał. Ma buty na koturnach, urocza naprawdę jest. Kiaruś, nie bój się pana. Rozpakuj torbę z dostawą. Dobra, mamy to w wyposażeniu, tak? No to możemy to wyjąć. Zjedz to. Nie wiem, czy Zak przyjdzie tutaj. Nie wiem, gdzie on jest. W ogóle poszedł chyba do tego śmietnika. I zniknął? I chyba zniknął. No trudno. Będzie więcej dla nas w takim razie. A nie, jesteś tutaj, Zak, gdzieś. Tylko nie wiem, gdzie ty jesteś. Tutaj jest ta opcja. Skup widok. A, tu jesteś, dobra. To zjedz sobie, słuchaj, razem z nami. Taki przystojny sąsiad, to aż sama przyjemność sobie z nim tutaj pogawędzić. Zaka, jak ci tutaj podstawię pod nos, że tak powiem, tą miskę. To zjesz z nami, czy nie? Chyba nie. Poproszę, zostanie przyjaciółmi. No jesteśmy przyjaciółmi przecież. Jesteśmy jak najbardziej przyjaciółmi. Entuzjazmuj się posiłkiem. Dobra, słuchajcie. Ja bym chciała się troszeczkę tutaj poogarniać. Przytul w ogóle. Przytul tutaj naszą Kiarę. Pogłaszcz i przytul. O, tam widziałam, przytul gdzieś było. Przytul, dobra. Niech sobie tutaj Zak spędza czas jak chce. O, tutaj ta sałatka nam została. Także możemy to kontynuować, będzie na śniadanie. No i co możemy zrobić? Możemy tutaj się trochę poogarniać w domu. Bardzo się przyjaźnią, bardzo się cieszę. Zrób pranie, włóż do pralki. To troszeczkę tutaj ogarniemy sobie mieszkanko. To akurat nastanie wieczór. Aha, idziesz już. No dobra. Okej. Nie ma problemu. To ci Bella już tutaj pomogę. Jak się, Kieruś, czujesz? No, nie najgorzej. Będziesz sobie siedziała na odkurzaczu, tak? No dobra. Okej. Fajne jest to mieszkanie. Podoba mi się. Jest takie inne niż zazwyczaj ja robię i inne niż gram. Dobra, możesz sobie wziąć szybki prysznic. Jeszcze tak przy okazji. A, momencik. Najpierw zrobimy pranie, a potem weźmiemy sobie prysznic. Ubierz ubrania i weź szybki prysznic. Dobra. Możesz się też odświeżyć i podnieść na duchu. I chyba się wybierzemy do tego teatru w Del Sol. W ogóle w Del Sol pobrałam bardzo dużo fajnych parceli, tak żeby właśnie pasowało do tej rozgrywki. No piękna jesteś, Bella, jak twoje imię wskazuje, nawet jesteś przepiękna. Jesteś zakochana w sobie, tak? Ulala! W tym ręczniku fajnie wyglądasz. Fajna jest to opcja, ten mod z zakładaniem ręcznika, bo to jest takie dość naturalne.
Ja też pousuwałam, zrobiłam porządek z tymi modami skryptowymi u siebie, bo zrobiłam taki przegląd, stwierdziłam, że części w ogóle nie używam, nie korzystam, tylko to tak sobie u mnie jest, więc totalnie bez sensu, żeby to tak po prostu mi zawalało komputer i miejsce na dysku, także pousuwałam, co tam nie było do użycia, także... No dobra, kochana, to co? Pojedziemy sobie do Del Sol? Myślę, że to jest dobry pomysł. No bo rozumiem, że te wszystkie rzeczy trzeba spełniać. Wiesz co, kochana, zrobimy jeszcze tak. Zaaplikuj sobie, to jest tego pretin chyba, zaaplikuj sobie tutaj spray do ciała, dezodorant. I to jest chyba balsam, tak? Będziesz już po prostu wypielęgnowana do cna. I pojedziemy sobie do Del Sol Valley same. Poćwiczymy sobie tam umiejętności komediowe. O, i pokażę wam, jak ten teatr wygląda. Zobaczcie, jak fantastycznie wygląda ta miejscówka, ten teatr. To jest właśnie taki wielki, ekskluzywny teatr w Del Sol Valley. Postawiłam go tutaj. Dodałam też parę innych parceli, ale tutaj ich nie widzę na razie. Dałam jakąś siłownię. Nie wiem, czy to nie jest czasem to. No dałam różne takie miejsca, żeby można sobie było z tego korzystać, bo tak mi właśnie to pasowało do rozgrywki. Zobaczcie, jak to super wygląda. Jakbyście chcieli, to napiszcie w komentarzu. To wrzucę, znajdę autora i wrzucę gdzieś w opis filmu albo w komentarz przypięty. No fantastyczne to jest, tylko że właśnie tutaj były te drzwi takie dla gwiazd, że tylko gwiazdy mogły tu wejść. W ogóle te drzwi są... Momencik. Bo mnie to irytuje, jak to jest tak niesymetrycznie. Okej, okay, powiedzmy, dobra. Schody są symetrycznie, a te drzwi jakoś tak krzywo. Irytowało mnie to, że nie można było tutaj wejść, no bo rozumiem tutaj, że tutaj jest taka jakby garderoba i tutaj mogą wejść tylko gwiazdy. O, tak to wygląda. No wygląda to naprawdę ekstra. Tu jest łazienka, tu jest właśnie taka strefa prywatna dla gwiazd. Z tej strony mamy łazienki dla gości, dla widzów. No, tutaj mamy tę salę taką teatralną, mamy dekoracje, mamy kurtynę, no coś fantastycznego to jest. Tutaj mamy takie jakby za kulisami, nie? Gdzie tutaj aktorzy czekają na swoją kolej, żeby wejść na scenę. Ja myślę, że ty, kochana, możesz się... O! I akurat patrzcie, kto nam się tutaj... Miksolog, serio, jesteś, Władziu, miksologiem tutaj. No zobaczcie, jakiego fantastycznie zrobiłam. Przepraszam, że się tak zachwalam, ale... A, zdjąłeś makijaż, a ty masz taki fajny... O Boże, nie, ja cię muszę zmienić na to, co ja ci tutaj dałam... O Jezu, ta kamera mi tu wjeżdża. Na to, co ja ci dałam w... W kasie. Ja wiem, że ty tutaj się zatrudniłeś, ale chciałam pokazać, jak już tutaj stoisz. Uda mi się to tak ładnie tutaj wykadrować? Uda mi się. No byście poznali, że to jest Władziu. Że to jest nasz wampir. Nieodłączny element każdej wprowadzki do nowego mieszkania. No uważam, że wygląda bardzo, bardzo. No bardzo wygląda. Tutaj, panie, masz piękną dekorację na głowie, naprawdę. Fantastycznie wyglądasz. Dzień dobry, w ogóle. Zapytaj go o zawód. Ja nie wiem, czy on ma jakiś zawód. Aha, już go nie zapytasz, bo on się wziął i teleportował. Ciekawe, czy ci się uda poprosić o autograf tą Judith Ward. Chyba nie. Chyba się nie uda. Dobra, nieważne. Chyba, nie, chyba jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. Wiesz co, przebierz się w strój taki bardziej do teatru. Ja myślę, że będziesz super wyglądała w tym stroju.
Uwielbiam Cię w tym stroju, po prostu wyglądasz fantastycznie. I choć tutaj poćwiczysz sobie umiejętności aktorskie i komediowe tutaj przy mikrofonie, ćwicz, opowiadaj dowcipy, choć, bo Ty musisz to zrobić do swojego przesłuchania. Jak Ty się w ogóle czujesz? Dobrze się czujesz. Wyglądasz naprawdę mistrzowsko. Tak uważam. No dobra, to chodźmy. To chodźmy, tam jakiś pan idzie przygrywać akompaniament na pianinie. No uważam, że ta parcela bardzo tutaj pasuje do tej rozgrywki. Nie uważacie, że ona fantastycznie tu wygląda? Bella, udało mi się wygrać bilet na całkowicie wyprzedane przedstawienie w teatrze San Myszuno. Chcesz ze mną pójść? Kochany, ale ja jestem w teatrze już. Jestem na próbie do swojego przesłuchania. Ale możesz tutaj przecież przyjść. Czemu nie? Możesz sobie przy okazji pooglądać. I jak, rośnie ci to? Ćwicz odkrywanie rozbawienia. Bo... O, tutaj jest, dobra. To czekajcie, to zrobimy tak, że zaprosimy go tutaj do teatru. Pan lubi perły. Chodź na tutaj, możesz sobie pooglądać, jak twoja sąsiadka tutaj się lekko kompromituje. Ale widać, że ona od razu jest w swoim żywiole, nie? On od razu przestaje być znudzona i jest wprowadzona w taki fajny płacz na zawołanie. Poczekajcie, ale gdzie to było? Ćwicz śpiewanie. Zniknęła mi teraz ta... Momencik, zróbmy jeszcze tak. Opowiadaj dowcipy, bo to chyba muszę zrobić najpierw to. A teraz... No i co? I nie ma tego już, nie? Czemu już tego nie ma? Była taka opcja, nie? Wcześniej. Było takie coś i już tego... Już tego nie widzą. Ciekawe czemu. No i co? Przyjdziesz, Zak, tutaj pooglądać? Jesteś, Zak. Fantastycznie. Liźniesz trochę kultury wyższej. Dużo ludzi tu przychodzi, to jest właśnie fajne. O, mamy jednego widza. Widzę, że panu Noki i to się podoba nasz występ. A gdzie to było to ćwicz odgrywanie rozbawienia? Dziwne, że tego już nie ma. A gdzie jest... Gdzie jest? A tu jeszcze góra jest, słuchajcie. Tu jeszcze jest na górze coś. O, patrzcie. Tu jest góra. I Władziu stoi tutaj za barem i obsługuje. No patrzcie, jak się nam trafiło. Władzio jest... Władzio jest często miksologiem w Simach. No nie poznałabym go, że tak powiem, jakbym go zobaczyła. No bo to jest młody, dorosły. I tak sobie pomyślałam, że kurczę, myślę, że Belli by się spodobał. Pasuje mi w ogóle jakoś tak, nie wiem czemu, nie umiem tego wyjaśnić jakoś logicznie. Pasuje mi to, żeby ona na przykład miała jakiś romans z wampirem do tej jej, nie wiem, tak estetycznie nawet mi to pasuje. Nie wiem jak to wyjaśnić, jakoś tak po prostu. I to mieszkanie, i to jak ona się ubiera, i no nie wiem. Myślę, że wampir zakochany w aktorce to też jest fajny pomysł. Widzę, że tutaj Zakary... Zak, nasz kochany przystojniak tutaj udziela się towarzysko. No i fajnie. Poznasz sobie przynajmniej ludzi. Będziesz nam kibicował, czy nie? Czy idziesz sobie na drinka? Idź sobie na drinka w takim razie. No i gdzie to jest, słuchajcie? Gdzie jest ta opcja? Uderzyłaś się w głowę tym mikrofonem? Co ty robisz? Dobra, słuchajcie, dlaczego tego nie ma? Wpadnij w rozrywkowy nastrój i wykonaj zabawne interakcje. No to może po prostu musisz z kimś pożartować. Może o to chodzi. Dobra, kochana.
Myślę, że możesz tutaj przyjść. Usiądź sobie. Chodź, chodź, chodź. Już się tutaj dużo nagadałaś. Musisz przypłukać gardło jakimś dobrym drineczkiem. Ona jest taka drobniutka, mała, taką ma tą figurę klepsydry. Fajnie wygląda. I w tych strojach. No taka jest na pewno oryginalna. Oni już się znają, bo on ją odwiedził oczywiście, bo chciał jej się wgryźć w szyję. O kurczę, no chciałabym, żeby oni mieli romans. On mi się osobiście nawet podoba. Boże, jaka jestem głupia. Zamów drinka. A zobaczymy, jakiego masz ulubionego drinka, Bello. Możesz sobie z nim tutaj pożartować. Może nie o wampirach, bo może się to źle dla ciebie skończyć. Ale możesz pożartować o modzie, możesz tutaj... cyklu puk-puk. Bardzo zainspirowany. W ogóle na początku on jej strasznie nie lubił. Te minusy im tam leciały po prostu jak szalone. I myślę, że ciężko będzie dość z nim jakieś uzyskać super szybko przyjazne relacje. Ale do romansu nie muszę mieć przyjaznych relacji. Może jak on już tak stoi tutaj... Jezus Maria. Znaczy ja rozumiem, że... Ja jestem tolerancyjna dla każdego stylu, ale pan to naprawdę połączenie kolorystyczne, widzę, że tutaj poszalał pan naprawdę. I zobaczcie w ogóle, jak to super to wygląda. Aż muszę na tab tutaj wjechać, bo nie patrzyłam aż tak. Tam widzę, że też stylówki są fantastyczne, pan ma różowe słuchaweczki, ale tu normalnie jest taki balkon. No, takie balkony są ekstra. Tutaj jest... A tutaj mamy ten bar, dobra. Tutaj mamy takie loże jakby, można sobie z balkonu to oglądać. Tam jest jakaś taka loża królewska. Chodźmy sobie tu. Ja tak nie zwiedzałam aż tak mocno, ale no patrzcie. Patrzcie, jaki widok tutaj mają. Fantastyczne to jest. Dobra, wracamy tutaj do naszej Belli. I jaki jest twój ulubiony drink, Bello? Powiedz nam. Co ty tutaj masz? Co to jest? Coquito. Okej, okay, dobra, czyli to jest tradycyjny portorykański napój bożonarodzeniowy, okej. Okay. Podaje się zazwyczaj w porze poobiedni, w małych szklaneczkach, jest słodki i mocny. Możesz dorzucić jajka. Tak, zauważam, że sporo drinków robi się z taką pianką białkową. Ja czasami lubię, zależy jaki drink. No, wygląda fajnie, wygląda smakowicie i ma chyba tutaj laskę cynamonu, także nie sprzątnij, tylko wypij. Będziesz sobie piła tutaj? A tutaj pan w zielonej czapce sobie widzę winko zażyczył. No dobra. Weź jeszcze sobie z nim pożartuj. Nie wiem, czy ci coś to w ogóle daje. No, tak średnio. Średnio ci to coś daje. Tu jest, dobra. I co? Czemu to nie działa? I co, działa to czy nie? Nie. Dlaczego? Aha, bo ty jesteś znowu znudzona. To będzie dość duże utrudnienie. A możesz tutaj spróbować pochwalić jego wygląd, jak już tutaj tak siedzicie sami. Aha, okej, okay, dobrze, zrozumiałam, widzę, że nie. No trudno. Ale aż dziwne to jest, że on jest taki niedostępny. Ja w ogóle mu dałam jeszcze dwie inne cechy, bo mogę dać 5, więc dałam mu, że jest namiętny i chyba coś jeszcze takiego, czy czarujący, czy coś takiego. O, właśnie, o to mi chodziło, dobra, czyli jesteś w stanie rozbawienia. Rzuć szalone spojrzenie.
Parodiuj innego Sima. Jest! Super! Bardzo się cieszę. No to jest szansa, że kolejne przesłuchanie pójdzie nam całkiem spoko. Nie wiem, czy jeszcze tutaj sobie coś poćwiczymy, czy nie. Możesz sobie jeszcze troszeczkę tutaj... Nie, już chyba nie będziemy ćwiczyć. Pogadaj sobie jeszcze z nim. Śmieszna riposta. No dobra. Widzę, że on już jest w lepszym nastroju. Ej, może teraz opowiedz flirciarski dowcip. On jeszcze ma pozmieniane stroje, bo ja mu też zmieniłam stroje wszystkie i dla mrocznej postaci też. On chyba nie jest jakiś taki skory do żartów flirciarskich, tak się coś obawiam. Entuzjazmuj się wampirami, ma kolejna postać w ciekawej stylówce. Swoją drogą bardzo lubię te włosy. A, to jest prawdziwa gwiazda, patrzcie no. Patrzcie ją. Taka gwiazda koło nas przy barze. No, no, no. A ta pani, drugorzędna gwiazda, ma pani bardzo ładną sukienkę. Na pewno z modów, bo nie kojarzę tego z gry. No dobra, ja myślę, że możemy... Że można tutaj jeszcze mu rzucić jakiś miły komplement. Pochwal strój. I myślę, że już się zawijamy do domu powoli. Bo już chyba tutaj zrobiłam wszystko, co chciałam. Pokazałam wam tę parcelę wspaniałą. Naprawdę uważam, że jest fantastyczna. Thorn Bailey. Jakiś artysta sceniczny. Pokaż no się. Też jesteś całkiem fajny. Przepraszam, masz fajne włosy. No, z nim ciężko będzie trochę tutaj to uzyskać. On nie jest taki, wiecie. On by ją prędzej potraktował jako pożywienie. Niż wiecie. No wiecie kogo, nie? Dobra, wystarczy. Idziemy już, idziemy. Wewnętrzne dziecko odnalezione. Bella zagląda do swojego wnętrza, by odnaleźć wewnętrzne rozbawienie. Bardzo, bardzo fajnie. Okej. No to ja myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o ten wieczór. Już jest pierwsza w nocy. Także co? No widzimy się w naszym mieszkanku. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Pierwsze co, to bym chciała tutaj wyściskać naszego koteczka. Przytul ją. Myślę, że możesz sobie tutaj wyjąć jeszcze resztki, tak na koniec dnia. Ja się tutaj nie będę skupiała na gotowaniu, bo to nie jest o tym seria. Teraz bym właśnie chciała coś innego takiego... coś innego tutaj porobić. No co ty robisz? A, idziesz, dobra. idziesz, dobra. To zjesz sobie, później się napijesz może wody. No i co? No i powoli myślę, że będziemy kończyć ten odcinek. Kiara się przykleiła pupą do odkurzacza i nie zejdę. Nie zejdę. Nie ma szans. Bella, straciła ci się rączka. Nie masz rączki. Ktoś ci urwał rączkę. Widzicie, że nie działa ta opcja ćwiczy odgrywanie rozbawienia? Że ona jest po prostu rozbawiona, ale nie ma tej opcji dostępnej. Dobra, weź się przebierz może w coś do spania, bo tu już powoli w zasadzie idziesz spać. Ty masz w ogóle za 10 godzin kolejne przesłuchanie. Także już nie będziemy tego dzisiaj ogrywali, bo już by było za długo trochę. Więc ja myślę, że powolutku będziemy się żegnać z naszą Bellą bez rączki. Dobra, kochani. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Także trzymajcie się cieplutko i zapraszam was na kolejnym film z tej serii lub innej. Także trzymajcie się. Pa, pa. Cześć.